Oj, ale pięknie, tylko nie chcę zginąć. Tak na mnie nienawidzi. Powodzę się mi drodzy, jestem Daisy Sos, kiedy jest kolejny odcinek z The Forest na Hardy z Gilad Hissem. Jak widzicie, komitet powitalny po naszej długiej nieobecności na wyspie już tutaj dotarł. Albo to jest drużyna rugbystów, która aktualnie ma swój poranny trening? Oni chyba pewny. Jakiś maraton biegną dookoła tego jeziora, ja nie Ale rozumiem. Widziałeś tą determinację w ich ruchach? Oni byli... Nie zwrócili nas uwagi, tylko Dzidan tam dalej tą plażą. Byli tak pewni siebie. Jak biegli, że tam na pewno coś jest, tam jest nasz cel życia, a waszym celem na przykład może być dobicie do 15 tysięcy łapeczek w górę po tym odcinkiem, wtedy lecimy od razu z kolejnym. Sędzia przyszedł chyba. A dzisiaj budujemy tartak, ponieważ potrzebujemy dużo drewna na gigantyczny mur, który ochroni nas przed tymi wszystkimi potworami, które zawsze z tamtej lokacji przede mną lecą. W każdym razie będziemy to później sobie ładnie obudowywać, tak jak mówiłem, ale najpierw trzeba przygotować tartak, którym będziemy to wszystko zwozić. Ile masz lin przy sobie? Ja mam raz, dwa, trzy, cztery. A ty masz? Wrzuciłem już. Wszystkie wrzuciłeś? Wszystkie, jakie miałem. Dobra, to ja resztę wrzucę dopiero na górze, kiedy już będziemy pewni, że będziemy mogli zjechać. Wiesz co, to ja pójdę po prostu po te liny, bo powinno się zespawnować. Nie, ja mam liny, Przemek? Co jest? Przyszedł ktoś w... Tak. Powiedziałbym, że całe... Chodź do mnie, tam nie ma nic, chodź do mnie. Nie ma, dobra, nic nie widziałem, okej. Chodź dobra. Do mnie, tam nic nie ma, tam jest tam na górze tartak. Tylko ja muszę patrzeć mniej więcej jak tam iść, bo co śmieszne, ta ikonka z naszej kolejki linowej jest... Linę masz na górze. Ja jej nie widzę, jest ciemno, ja mam lampę, która mi wali po oczach, no teraz już widzę. Kamieni musisz mam wrócić fula. Do siebie po chorobie. Tak, muszę wrócić po siebie. Weź to nie jest takie proste. To nie jest jak w foreście, tapsy i go. Za każdym razem rano wstawałem, robiłem test. Powiedz mi, drodzy. I za każdym razem kończyłem z kuciem w kurnej części gardła. I mówię, nie, muszę się wykurować porządnie, bo stracę kiedyś głos. Ej, tutaj teraz to jest przejrzyste. No to już wszystko ładnie widać. No i teraz tak, wybrałem bardzo fajny teren. Tutaj chyba ciebie jeszcze nigdy nie było, nie? Nie, tu mnie jeszcze z tobą nie było. Więc tak, będziemy potrzebowali na pewno bramy. Tak, na wszelki wypadek jakby jakiś fapacz albo inny pająk przyszedł do nas i pomyślał sobie, że warto byłoby to rozwalić. Oczywiście to nie jest takie drogie, ale postawimy sobie na pewno bramę w tym miejscu. Dobrze, to w takim razie ja zacznę pracę nad tym, co zbieraj, robię najlepiej. Ty zbieraj, a ja zacznę kłaść szablon. Ej, zobacz, co znalazłem tu w ogóle, zobacz, patrz, ej, chodź. Gdzie jesteś? Chodź. Tu. Zobacz. O! Żółw lądowy. Niech idzie w swoją stronę, niech, pozobacz. No w sumie... Dobra, ja myślę, że skończymy tartak i tak go znajdziemy gdzieś. Mówisz? Tak. Okej. Okay. Się boję wyłączać menu budowania. Oj, siemanko. Czekaj. Tak nie masz ja broni. Mam łuk. Ja mam łuk. Ja zrobię z tego no, łuku. Baw się z łuku. Ja już nie mam strzał tam. Ty się baw. Ja tylko podchodzę na blisko do niego i strzelam mu prosto w czoło. Pa, jaki skok zrobił przed chwilą. Wiesz co, blisko by się tu chyba jakieś przydało. Pa, leci, kurde, poleciał po... Wiesz co, właśnie będę to robił. Poleciał chyba po wsparcie. Tak mi się zdaje, że za niedługo wrócą. Gdzie planujesz wejście? No na pewno musi Mogę być... Mogę gdziekolwiek to postawić, to ognisko na razie. No postaw gdziekolwiek, no nie tak blisko to... tego, tylko gdzieś dalej. Chcesz to spali, czy chcesz jakieś inne? Nie, zwykłe ognisko najlepiej zrobić. A zwykłe ognisko. Tak, tutaj zrobię znacznik spatyka na pewno jakiś, żeby było wiadomo, gdzie mamy chodzić następnym razem. To tu obok masz ognisko, bang. Przynajmniej będę wszystko ładnie widział, o tyle dobrze. Ej, właśnie, co do ognisk, to ja myślałem nad tym, żeby jeszcze jakoś wykorzystać to na pułapkę, nie? Żeby mutanty przypadkiem nie pomyślały sobie, że wbijanie się w ścianę, gdzie jest ogień, jest dobrym pomysłem, ale kurde, to się będzie wypalać, więc to nie ma większego sensu raczej. Za każdym razem, jak wchodzimy do gry, to się tam to balowe wypala. Nie wiem, więc czy robienie pod kurę tej bramy będzie super. Nie wiem, co ja się znam. O, to bym sobie zrobił. Na bogato. Upewniam się tylko, czy to będzie na pewno pasować. Cyk. Mogę? Dziękuję. Też. Tu będzie brama. Cyk, zrobiona duża brama. Bardzo fajnie, mamy. Już bramę zrobiłeś? O kurde. W sensie, że wykonałem szablon. Dawno nie robiłem tej dużej bramy. I taka sama duża brama będzie umieszczona przy tym wielkim murze. Mam przynajmniej nadzieję, że będzie działało to wszystko tak, jak powinno. Bo jest tylko tego jednego pniaka, ale to zaraz sobie może go zniszczymy. Żeby bezpośrednio przy tartaku nic nie było. A to jest fajnie, bo tutaj są u góry drzewa, wyżej niż my jesteśmy. I one mogą sobie tutaj po prostu powoli zlatywać. Dlatego to też będzie mniej noszenia z tymi wszystkimi saniami. A ty nie wiedziałem, że sanie zrobiłeś. Ja też głupio nie pomyślałem, żeby sanie wziąć ze sobą, widzisz? Kurde. A mogliśmy je wziąć. A, ciekawe w którą stronę będzie się brama otwierała.
To może być interesujące doświadczenie. Nigdy nie otwierałem bramy w kierunku jakiegoś obiektu. Poważnie, nie wiem jaki... A to tak ją postawiłeś? Tak, nie wiem jaki może być rezultat takiej... umiejscowienia tego w taki sposób. Myślę, że nie jest zbyt fajny. Zaraz sprawdzimy, spokojnie. Okej, okay, otwiera się w dobrym kierunku, ale... ale coś się z nią dzieje. Dobra, jest dobrze, nie będzie się otwierała do środka, ale się otwiera tak, że wchodzi pod ziemię. Ale to nie robi większej różnicy dla nas, ponieważ to... Ej, co się stało? Czemu ten żółw jest tu nagle? Może się z nami chce zakolegować. Może się zduplikował. Nie, to jest drugi, dobra, to ja tego wykorzystam na jedzenie. Na pewno jeżę postawimy. Gdzieś tutaj. Panie żółwiu. To będzie najbardziej obwarowany tartak. Muszę sobie zbindować w końcu tą siekierę na jedynkę, tylko nie wiem jak się bindowało do końca. Pamiętasz jak się bindowało? Albo w ogóle sprawdzałeś bindowanie? Nie. To jest najmniej symetryczna budowla, jaką zrobiłem. Zobacz, bo nie chcę, żebyśmy się o to walnęli w tym miejscu. To miało być koło, czy co to miało być? Nie wiem co to miało być, tylko dla testu zrobię, żeby zobaczyć czy się będę... To jest litera U, gdzie górne części się jeszcze schodzą ze sobą, tak? Takie prawie O. Nie! Ja jedę po jedzenie chyba, wiesz, bo jestem głodny. A to możemy sobie razem skoczyć i przetestować to. Uwaga, test! Upiekłem czy się, właśnie zginiemy tutaj... jak tam trafimy? Okay. Nie, bez problemu. Wow! Ej, wirtualnej rzeczywistości to będzie naprawdę fajnie wyglądało. Widzowie mówili mi coś na temat prędkości. Wow. No szczerze ci powiem, że gdyby tutaj był kamień przede mną, to bym się zabił. Ale jest a to szybko. A tracisz zdrowie względem prędkości, czy jak? Nie wiem jak tracisz zdrowie, ale nie straciłem ani 1% zdrowia, co jest dla mnie i tak zaskoczeniem. Tu nam niczego nie wyjedli, przynajmniej zauważyłem. W ogóle nie mamy tam nigdzie jakichś tych? Tam się nie zrespiły na nowo te skrzyneczki jakby? Jakie skrzyneczki? No tego. Z jedzeniem jakimś. Nie, chyba się nie zrespiły. Kurde, teraz najgłupsze jest to, że ja tam muszę iść na piechotę z powrotem. A to nie możesz wjechać tutaj. No nie, wyobraź sobie, że grawitacja nie pomyślała sobie nagle, że a, zmienimy wszystkie prawa. Znaczy, nie, nie wiem czy jest na przykład do skraftowania albo do zebrania coś dzięki czemu. Ale przydałby się taki... taka linka Tyrolek. By się w sumie... taka linka by się przydała. Ej, ale to jest możliwe do zrobienia z tego co widzę. Tak, jest to możliwe do zrobienia i... O ja pierniczę, aligator mnie chodzi! Co? Skąd się tutaj... Nie wiem skąd się... aligatorów. Mamy. Nie wiem skąd się tutaj wziął i nie chcę wiedzieć skąd się tutaj wziął, ale jest tutaj. I czy jest ich więcej. Ty jest ich dwa. Są jest ich dwa. Dwa, jest ich dwa. I też jest dwóch tutaj kanibali. Wiesz co, to już mam pierwszy pomysł na to, jak tą naszą budowlę można byłoby lekko rozbudować. Otóż jak mniej więcej widzę na jakim ty jesteś poziomie tam. Ale byłby chyba potrzebny taki, no nie wiem, no. Taka malutka wieża by się przydała. Byśmy mogli wracać. Tam i z powrotem. No ciężko wiesz jest stwierdzić na jakim poziomie jesteśmy względem siebie. No niby jesteś na środku mojego ekranu. Ale? Ale kurde, no ciężko mi jest to zmierzyć kiedy mnie atakują. Dlatego może po prostu do ciebie wrócę i zajmiemy się tym następnym razem, kiedy już będziemy mieli drewno przygotowane do zrzutu. No i oczywiście jedna osoba będzie na dole, jedna na górze, tak żeby nam się drewno przypadkiem nie zgubiło przez super kodowanie gry. Wiesz, że prawie mi cały pancerz mutantów zbiły już prawie. No nieźle kurde. Zostawcie mnie. Noż kurde, masz biorę ten łuk zaraz i wam wszystkim tutaj. Zrobimy tak. Czekaj, ja muszę ich wyjaśnić, bo już mnie powoli zaczynają denerwować. To jest po prostu niemożliwe, ile ich tutaj jest. O, jaskinia. Zapomniałem o jej istnieniu. No tak, wali chciałem się. Miałem właśnie cztery drzewa. Mam nadzieję, że jesteś jestem obok ciebie. Super. Szedłem do ciebie z komitetem. Znowu. Oj! Super. Ja tam ci zrzucam drewna jak coś, nie? Jeden, a nie, przeżył. No, ujo, pojerniczy, jestem na hita! Już tak? O siemanko, Jezu, widzę, że trzeba iść ci pomóc. Dobra, idę do ciebie. Czy wy możecie ginąć z gracją przynajmniej? Halo, proszę leżeć, dziękuję. A, znowu jednego zabiłeś i uciekają wszystkie, o. Halo, proszę się opanować, się może co? Między sobą biją. Cyk! Potylice. Dobra, najść się. Oj! Odcinek bez śmierci, to nie jest odcinek. To jest zły odcinek. To też myślę, że można byłoby wykonać. Ile potrzebujemy w ogóle drewna? 80 kłód. No nie jest jakoś źle, już mogę też z tą zacząć je zbierać. Ja już zacząłem część robić, co ty sobie myślisz? Właśnie widzę, dlatego zaraz masz jakieś ja sobie... patyczki? To weź tu wsadź.
Moment, bo ja nie mam w ogóle zdrowia. Wypadałoby się najeść uleczyć czymś. A masz tego? Masz dropsy? Chcesz dropsa? Mam na razie leki. Dobra. Na razie. Robią mi się na powoli. Razie? Nie no, z góry to nie wygląda jakoś tragicznie. Z góry wygląda, jakby było zaplanowane, można tak powiedzieć. Nie no, chyba zostawię to jeżdżę, bo z tym fajniej wygląda. Cyk. Proszę, będzie... zrzucam ci drewno. Tu będzie jesz? Przyjdź tu do mnie. Nie. Coś dużego? Nie zabijaj tylko tego. Wywołałeś wilka z lasu. O, dobrze. Niech wilk tutaj przyjdzie. Przyprowadź go do nas. Którą z jego kilku rączek byś chciał? Wszystkie najlepiej. Będą pomocne. Chodź, bo Przemek chciał się z tobą przytulać. Mówi, że jest samotny wieczorami teraz. Strzelam w swoim kierunku strzałem. Jak go trafię, to będzie pięknie. Chciałbyś go trafić. Nie, ja tylko słyszę dźwięki zbugowane. O, właśnie, idzie. Czy to jest niebieski mutant? Nie wiem. Jak dobrze kojarzę, to niebieski... O, jest! Gdzie on wystrzelił to drzewo? Tam gdzieś jest na górze. Kerbal Space Program. No, chyba bardzo. O kurde, bardzo. Ja boję się, że to drzewo zaraz zrobi krzywdę mojemu komputerowi. Yeah, leci! To ja było to... groźne. Boże, ale nie wywalaj tych drzew w kosmos, ja się go bo to boję. Jest bez sensu. To nie, tutaj gdzieś coś pospadało jeszcze. Wyjątkowy przyjemniaczek z niego. Wiesz co, ja to wszystko już zbieram powoli. Tu jest drzewo, halo. Halo, tu jest drzewo, no. Tu uderzaj. O, bardzo ładnie. Nie we mnie, nie we mnie i nie w zubia. No gdzie to drzewo? Nie będę na drugi koniec mapy szedł po to drzewo. Idzie do ciebie. Musisz po nie lecieć. Idzie do ciebie. Aha. Coś mi się zdaje, że zaraz sprawdzimy wytrzymałość tego muru i jeża. Chcesz go zabić, czy nie? Nie. Nie chcę. I wiesz co jest najgorsze? Jestem na hita dla niego prawdopodobnie, bo nie mam ani trochę zbroi. O, jest wkurzony bardzo na mnie. Fajnie. Wiesz co, zagrywają go na siebie, więc teraz ty zbieraj drewno, ja będę się nim zajmował. Dobra, tu, nie ma problemu. Tu. Oj. Tu są w sumie dwa drzewa, które możesz ściąć. O, miło. Tu, cyk. Proszę za mną. Że fajne noszonko drewna. Dobra. Jeszcze były jakieś kłody. Oj, ale pięknie. Tylko nie chcę zginąć. Czy ty nie ro... Właśnie to widziałem. Bardzo pięknie. Ta gra mnie nienawidzi. Ta gra mnie po prostu nienawidzi. Co, darujemy sobie może super drogą. To właśnie. Zwab go jeszcze do środka. Jak on jeszcze rozwali tą linkę. Ale jest wkurzony na mnie. Coś czuję, że stanie zaraz wlecą w kosmos. Aha. Jest nimi zainteresowany. Oj! Chyba pomógł mi je zrzucić. Gdzie są stanie? Nie, stanie są na górze. Brzydki zadek. No są, bo... Nie wiem, o co mu chodzi. Naprawdę nie wiem, o co mu chodzi, ale przestał się interesować mną. Aha. No. Nie wiem, chyba się znudził. No to uderz go. Ała. Czemu powiedziałeś mu, żeby mnie uderzył? Nie on ciebie, tylko ty jego. Chyba tak zrozumiał to inaczej. Dobra, idę po te stanie, bo w życiu ich nie dostanę. Zrzucam je. Ciekawe, czy ja wylecę z tymi saniami w powietrze, bo... Aż sprawdzę, co się stanie, jak mutant uderzy w sanie. Aha! Dobra, nieważne, mutant nie uderzy w sanie, tylko przejdzie przez sanie, bo jest duchem i po prostu cię zabije. Tak, dokładnie tak będzie. Czy on siedzi tam na górze? Chyba tak. Tak, próbuję go zabić do kolejnego drzewa, ale chyba strzaju, że go wykorzystujemy i idzie po prostu sobie. Jak mu tak strzelę tą... Wow! Ej, to co on robi teraz, to jest zaskakujące. Zmienił całkowicie styl zachowania i on po prostu idzie. Ja do niego podchodzę i nagle robi takiego dodża 360. Ty, ej, chodź zmiana, na dole ci paleciała, weź sobie zrób zbroję. Zaraz. Ja ci będę zrzucał te kłody. Zjem sobie coś może, żeby nie ginąć. O. Ej, sarnę! Sarnę zostaw! Uciekaj, Bambi! Coś tu się dzieje złego. On jest tu, tak? Dobra. Dawno się tak nie bawiliśmy z samym jednym mutantem, o kurde te. No, oj, idzie oj, właśnie oj, do leci, mnie. Leci. Idzie leci. Do mnie przyjemniaczek. Pyk. Ale te dwa drzewka tu bym prosił, te dwa tutaj, no chodź. Ej, brakuje mi ściany jednej. O. Jeszcze jakaś ściana zniknęła jeszcze... po drodze? O, bardzo dobrze, super wycinka, tu jeszcze prosiłbym. O, nie we mnie, tylko tak obok. Bardzo ładnie, co ci się nie podoba? Współpraca to współpraca, tak? Umawialiśmy się. Zastanawiam się, czemu po prostu nie ustawiłem jeży wokół tego i tyle.
Myślę, że to byłoby bez sensu, żebyśmy robili takie duże ilości ścian. Zmiana planu. Te ściany, co są, zostaną, przydadzą się później do czegoś innego. Teraz będziemy tą Tyrolkę ogarniać w inny sposób. Tak jak mówiłem, będziemy robili same jeże. Bo tak sobie wyliczyłem, że jeże raczej nam wystarczą. Z bunkier, a nie tartak. A mi pomaga z rozbiórką ściany. Niechcianych ścian. Tak, niechcianych ścian, wiesz, bo jednak te jeże są lepszą metodą na to, żeby ich jakoś powstrzymać. I ja też będę widział mniej więcej, co tu się dzieje. A... no właśnie. Skoro tak mówisz. Nie, bo ściany są nieestetyczne według mnie. A. Wolę open space. Tu żeby jestem. Żeby gdzie uciekać jakby co. No nie, 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 nie tam, nie, nie, w Tyrolkę! Czy on walnął Tyrolkę? Nie, na szczęście nie udało mu się dojść do tego, jak ją walnąć, o. Proszę się tam uspokoić, Proszę tu też się niby wchodzić. Tutaj ogarnąć. Może obrażeń to nie ma jakichś super wspaniałych. Wiesz co by się przydało, żebym teraz założył okulary VR i walił z ręki, nie? Bo tam jest w ogóle nieograniczone to wszystko, można sobie ciskać i ciskać. Bo bym się rozważ, włożył... rozumiem. Tak, włożyłbym po prostu rękę w ścianę i bym ruszał samym kontrolerem, to samo by się rozwaliło. A robię ci kolejne kości, jak coś, nie? Okej. Okay. Kurde, tu jeszcze jedna ściana była. A mięso ci wrzuciłem do pieczenia, więc sobie zjedz, nie? Zjadłem. Musisz? A, okej. Okay. Coś tam zjadłem, ale mam jeszcze jakieś mięsko przy sobie. To wędzone, najlepsze wędzone. Kabanoski. No, jeszcze jakieś sobie robię z... masz? Tak, kabanoski sobie z nich robię. No. Nie no. Oj. Ty rolkę zepsułeś? Nie, wyleciałem sobie powietrze przed chwilą. A okej, to spoko. Tak gramy zaskakuje dzisiaj. Wyleciałeś całe w kosmos, jedzenie zjadłem, nie będąc głodnym. Kurczę, jeszcze mam tutaj ludzi. Czy musicie mnie tak nękać? Czuły się strzały, mam procent życia. Ciekawe, jak to się skończy. Aj, spadaj stąd, gościu, co tu męczysz? A upadłeś sobie już. Dobra. Zaraz tak, potrzebuję o, to. O, wyrzuciłem znowu w czarę. Chcesz zęba, bo tu leży. Nie potrzebuję zębów, wiesz, mam swoje. O wiele mniej kut drewna będziemy potrzebować. Więc jest dobrze. Gdybym na to wpadł wcześniej, to byśmy w ogóle... Byśmy mieli to chyba skończone. Znaczy, wiesz no... Trochę po prostu zmarnowałeś ich, nie? Tak kilka sztuk. Nie? Czekaj, robię sobie pancerz większy, bo to... Nigdy nie wiadomo, co zaraz im odwali. Tym łbie. No ja na razie mam okej w miarę. Ja mam dwa... Dobra, dwa mi starczy na razie. Później trzeba jest strzały porobić. Ja mam wrażenie, że to jest trochę taka syzyfowa praca czasem, co my tutaj robimy. Takie... Zrobisz coś, zbudujesz już połowę, one się rozwalą, znowu robisz to samo, potem znowu robisz to samo. Ej! Nie psuj sensu życia. Dawaj to. Dawaj to. Nie no, jest spoko, potrzebujemy tylko 31 kół, to jest nawet... No jest mało. Gdyby były drzewa w pobliżu, byłoby jeszcze mniej. To jest nawet taktyczna ale ilość. Ale katapulta bym tutaj postawił jeszcze. A jest ta pułapka, co oni jak wchodzą, to chyba się ich wiesza, nie? Tak, jest. Ja by te pułapki sobie postawiamy, spokojnie. Ej, właśnie, tutaj możemy ją ustawić, w tym miejscu jednym. To jest myśl, tylko się boję, że jak jedną aktywujemy, to nie będą cisnąć strasznie na tą pułapkę, żeby zdjąć tego swojego koleżkę. Aż tak? Tak, jest pułapka z rozchuśtaną liną jeszcze, jest pułapka z opadającym ciężarem, jest pułapka, dziś są twoje urodziny. Co? Okej. Okay. Dobra, słuchaj, ja mam wiesz, taką tak się nazywa. Mam taką propozycję, to nam nie zadaje obrażeń, to zróbmy sobie tutaj tego, o. Pstryk. O. Nie, gdzie ja to zbierałem? Tu. Widziałeś czy nie? Co postawiłem? Wiesz co, ja się martwię jednym. Czym? Że oni... czym kolejnym? Że oni to przeskoczyli mi, jak ja tutaj stałem, nie? Ale myślę, że sami z siebie tego nie będą atakować, bo to byłoby... Masz patyczki, to dokończ. To byłoby głupie z ich strony. Co tam spuściłeś? O, woda. No. Jest! Poczekamy teraz na deszcz parę dni, aż zdechniemy. Pamiętaj, że zawsze to jest alternatywa, nie? No, jakoś tam jest. Co nie? Ja że będziesz miał jeszcze... wodę czy coś. Postawiłbym jeszcze tylko światełko takie prawdziwe, żeby się cały czas świeciło. Bo było w meblach. Jest, czacha. Bang. Co to są w ogóle takie czerwone kwiaty po bokach gdzieś rosną? Czy to mi się tekstury jakoś dziwnie zbagowały? Potrzebuję 5 żywicy i 2 patyki, jakby co? Może sobie sam znajdę. Czaję do siebie saniami.
Strasznie nas harasują te wszystkie stworzonka, które są tu w pobliżu. Gdzie to potrzebujesz? Gdzieś tu? Tam jest na światło, no wejście jest na światło. Co tu robi? Ten się tak rozwalił w ogóle? Co tam? Lokacje co robi? I tego spalić. Leżeć. O, wszedł w tekstury. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, masz żywicę. Patyków nie mam niestety. Jak bardzo bym chciał. Tu są na szczęście w razie czego, no, ale to mam jeszcze na razie się nie przydadzą. No ja tu też gdzieś patyki znalazłem właśnie. Dobrą o, kolejna stronę leci jakaś drzewo. Tak... O, dwie. Okej, okay, leci. O Boże, muszę zrobić zdjęcie. Czekaj, ty ścinasz drzewa. To chyba pierwszy raz w tym odcinku w ogóle. Nie mutant na pewno. Nie mutant. Tylko jakieś takie dźwięki drzewa słyszę. Ścina drzewo. Ej, słyszę jakieś takie dźwięki. A co jeżeli drzewa na tej wyspie są żywe i też mają na przykład taki plan chytry pozbycia się nas stąd? Po co mamy w ogóle... Czwarty sezon Foresta od Lisowskiego. Słyszę, jak drzewa do mnie mówią. Nie ufajcie drzewom, pamiętajcie. Trzeba je ścinać. To zaczniemy tak robić, kiedy psychika naszego głównego bohatera będzie już padać powoli. Budujemy się tylko w jaskini, tam nie ma drzew. Moja postać jest głodna, muszę ją nakarmić. A to jednak swój brzuch tak gadał. No popatrz, no my tutaj możemy zrobić to całe tak naprawdę do okrążenia i to... I to będzie dobre. O, tu było jakieś mięso, było jakieś mięso. Kurde, robi się dzień, jest pięknie. Jest pięknie, jest zaraz pięknie. Będzie kolejna przekazka. Ja chcę zobaczyć, jak te kłody lecą w dół zaraz, więc ja jedną puszczę. Ty jedną puścisz, kurde, jeśli w złym kierunku to ścinasz, coś czuję. Jakie kłody? W dobrym kierunku, do góry ścinam, żeby leciało do góry. Po co mam mi zlecieć teraz na dół? Jaka robota moja z tego teraz? Żebym latał jeszcze za tą kłodą i wracał z nią na górę? On ej, skończyliśmy robić ten krąg prawie. Jest! Jest! Mi jeszcze zostało drewno. Zrobiliśmy transport drewna. A teraz nie ma w pobliżu drewna! Trzeba się przespać 10 razy, żeby się tutaj znowu zrespiło. Ja nie wiem, to jest jakaś genialna taktyka. Ej, ten żółw to robimy jest tartak! Chyba... Ty, robimy tartak, tu są mutanty, one będą nam śledzić żywa. Ty, co? Wybudowaliśmy obudowę, już nie mamy drzew. Stary, ten żółw jest jakimś półbogiem z tego świata, bo on się właśnie przede mną zrespił. I tak patrzy na tą budowlę i idzie powoli, robi inspekcję. Chodź zobacz, robi inspekcję naszych jeży. Ty, że się tak zapytam. Poproszę Krystynę Czubowną, kocinę kojeża. O tym? I o tym mówisz? Tak, patrz. O tym. On robił... Tu, co? U mnie. O tym mówisz? Co ty mu zrobiłeś? Nawet mu tego nie pokazuj. To jest żółw! Masz. Moment, co tu się dzieje? Jak użyjesz swojej wyobraźni, to może być czymkolwiek tylko zechcesz. Co to za choróbsko tu się rozwija? O Boże. Nie. Nie wiem, o czym pomyślałeś. Każdy może pomyśleć o czymś innym. Ja pomyślałem dalej głowa o psikawce na Smingus Dingus. Ładnie to drzewo leci w kierunku naszej bazy. Żeby się nie zabić. Cześć, ja mogę jechać z tym, czy mogę... Nie, puszczam to. Wow, jedzie! Jadę z tym. Okej. Okay. Możesz mi tam zrzucać... Ej! Aha! Co jest? No jedź. Nie mogę jechać. Skocz najpierw na to. Wskocz najpierw na to. I z tego sobie zeskocz. I skocz do przodu. Nie, nie da się. No, daj! A Jezus, patrz. A jakbyś zrobił co tak, jest? Ja co... To klikasz jakiś zrobić? Przycisk, żeby na tym jechać? No tak, kurde, wyobraź sobie, że wszystko się tu klika. Dobra, weź, to tak. No tak czułem, że coś tu może nie grać. Popatrz, jak... Aha. Pomocnik idzie twój. Wiesz co, słyszę właśnie jakieś dziwne... O! Nie myślisz, że trzeba zniszczyć jeszcze to do wody? Przyszedł fajny pomocnik. To do wody nie trzeba. Czekaj, nie niszcz tego jeszcze. O! Tak, jeszcze trzeba to niestety zniszczyć. Mówiłem. O fuck. Daleko on jest? O fuck. On? Oni. Oho. A więc okay. Przyszli szukać swojej mamy. Może się pospieszmy z tą ewakuacją zanim... Albo nie no, trzeba chciałbym, ich zniszczyć. Ale nie pomagasz mi tego rąbać na razie. Wiesz co, ja mam mało życia. Już mam trochę więcej, idą tu powoli. Wiem. O! Daj im to rozwalić. Nie, co oni robią? Co? Co? Aha. On wchodzi tu! Co? Nie. 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 Nie, 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 nie. Zostaw to. Oj, chuj. O, wychodzić mi stamtąd. Dobra, jednak wychodzi na to, że trzeba to całe obrobić, bo w przeciwnym wypadku możemy mieć nieprzyjemności wynikające ze zniszczonego miejsca do ewakuacji.
Czy oni się między sobą też biją? Bo do końca... Nie wiem. Nie kumam. Dobra, wiesz co? Robię jednak ja akcję na nich. Ja staram się to rozwalić. O! Przemek! Cześć. Ile to nam zajęło? Oj! Widzę, że też poleciałeś wysoko. Dlatego tak. W tej grze nie niszczy się przedmiotów, na których się stoi. Wiesz, to jest taki protip na przyszłość. Przemek. Co jest? Pogłaskałbyś mnie po głowie i podniósł. I powiedzieć, że wszystko jest w porządku, mimo że nie... Ej! Myślę, że coś tu się dzieje, ale nie jestem pewien. Nie jestem pewien, czy chcesz wiedzieć, co się dzieje. Oj. Nie wstaniesz, nawet nie wstaniesz, nie ma takiej opcji, nie wstaniesz znaczy, po prostu stąd. Znaczy coś nade mną sapie. Wiesz co, jakiś koleś ci jakiś depta. Nie wiem, czy położenie takiej ilości jeży nie spowodowało, że gra sobie pomyślała, że ej, oni sobie dają radę, trzeba im tą grę utrudnić. Jeszcze bardziej. A, okej. To jest... Fajnie. Koleś naprawdę, bierze i cię depta, czyli, w teorii tak naprawdę mogliśmy tu nic nie budować, tylko zsyłać drewno na dół. W teorii nie wiem, czy będziemy mieli teraz czym zsyłać cokolwiek. Ale wiesz co teraz zrobimy? Chyba szybko ewakuację stąd, jak tylko wstaniesz. Ja czekam. Ja się już podnosiłem ze 3 razy. Stary, no dobra, wstań i zobacz co się dzieje. Co jest? A on skąd się wziął? Dobra, zeżar mam kolejnego? Chodź ze mną. Stary, ja stąd jadę, uciekam stąd, on prawie mnie trafił. Wiesz, to co jadę przez nich. O nie, walnął mnie! O nie! O nie! No to pięknie! Powiem ci tak, jeden za mną biegnie, już linki nie mamy. Wiesz co ci powiem? Zauważyłem w połowie drogi, że nie mamy linki. A ty czego, kurde, gnoju? Jeszcze mnie uderz, zabij mnie! Zabij cię! Niech skończ moje cierpienie! Wracamy może do naszej bezpiecznej pasy. Jednak... Chyba tak, wiesz co tamte zostało, ale ten jeden co biega bardzo mu się spodobałem. Tak? O! Przemek leży. Mam po ciebie wrócić. Wypadałoby, nie? Tak, w sensie zagruj go, niech za tą pobiegnie, a potem od razu mnie ponoś. On może spaść z tej góry, więc wiesz. Wszystko zależy od ciebie. Jak myślisz?